Witajcie, dzisiaj się pobawimy różnymi takimi pinami. Styki, złącza oraz inne pozłacane elementy, które nazbierałem ostatnimi czasy. Zaczynamy pozysk surowców do odzysku złota. Całość rzuciłem do takiego dużego plastikowego naczynia, jak widzicie. Dolałem trochę wody. Zalewamy i czekamy, aż pozostaną same złocenia. Oczywiście wydobywają się trujące gazy, więc robimy to tylko na świeżym powietrzu i odchodzimy. Po ustaniu reakcji widzimy, że część złota ze starych części, widać jaka jest gruba powłoka, unosi się. Całość musimy przefiltrować, oddzielić płyn od części złota i zaczniemy dalej zabawę w odzysk. Tak wyglądają części złota, ale jeszcze zostało dużo płynu do przefiltrowania. Całość przesączona, sączki pełne złota. Umieszczamy wszystko to właśnie w tej zlewce. Wlewamy wodę królewską. Trzy części kwasu solnego do jednej części kwasu azotowego.
reakcja ustała. Złoto mamy całe rozpuszczone. Filtrujemy. Wlewamy wodny roztwór mocznika. Za pomocą chlorkucyny sprawdzimy, czy mamy złoto w roztworze. Jeżeli zabarwi się na czarno, mamy ciemny odcień, czarny, znaczy mamy złoto w roztworze. Teraz wlewamy wodny roztwór pirosia czynnosodu i będziemy wytrącać złoto. Roztwór ciemnieje. Zostawiamy całość na całą noc, a rano robimy dekantację i wysuszamy złoto. Na dole widzimy ciemny osad. Musimy całą ciecz z nad tego osadu wylać. Całość musimy wysuszyć. Proces suszenia. No to czas na ważenie.
0. Ostatecznie będzie 0,17 grama, 17 setnych. To jest właśnie złoto. Teraz nie będę przetapiał. Zbieram sobie w takiej probówce na większą ilość. Wytopimy z większym hukiem, że tak powiem. Opłacalność. Sami ocencie. Nie jest dużo tego złota, które odzyskałem, ale to też nie była stara elektronika. To był miks wszystkiego, co trafiało do mnie i odrywałem jako złocone. Więc na pewno, mając starą elektronikę, jakieś grzebienie, tak jak widzicie tutaj, to jest stara elektronika. Złota jest dużo, w nowej elektronice już jest to wszystko inaczej wygląda, jest tego coraz mniej. Więc dla mnie wynik to był taki średni. Oczywiście można to pomnożyć 0,17, 0,18 razy powiedzmy 250 zł. I zobaczycie, że to będzie około 40 paru złotych, 45. Faktem jest, że eksperyment się udał. Pozyskałem troszkę tego proszku przyszłego złota, z którego, jak będę miał powiedzmy 10 gramów, wytopię ładną sztabeczkę. Dzięki za oglądanie filmów. Następne filmy z odzyskiem złota są w drodze. Tak jak widzicie tutaj, już się zbierają BGA i inne elementy. I co? Zapraszam do oglądania następnych filmów. Trzymajcie się, cześć.